Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Dzień dobry wszystkim. Ja chciałem bardzo bardzo podziękować za te wszystkie życzenia, które mi tam składacie. Tak, miałem urodziny i wstawiłem. Wiecie, nawet ten tort, który tam tak wyglądał z baryłek. Tak, to był tort wyjątkowy. Ja bardzo lubię baryłki, no więc. E, no, więc taki tort dostałem. No mało kto tam załapał, że to był na moje urodziny, ale to już, wiecie, filmik nagrany, więc już wszyscy wiecie, tak, wczoraj miałem urodziny, a my dzisiaj lądujemy z wraks. Grzegorz mi o czwartej nad ranem podesłał ee, tekst, no więc lećmy z tematem. Wyjąca esencja dopiero co wygnanego Angrata przeciążyła wszystkie stworzone przez zdrajców połączenia z Osnową, Póki znajdował się na wraks, również krwiopijec stanowił potężny przekaźnik mocy immaterium. Samodzielnie zdolny był podtrzymać materialny byt wszystkich, znajdujących się na planecie demonów, i miał rezerwę na więcej. Bez niego egzystencja pomniejszych, piekielnych istot liczyła się w sekundach, może, może tam w minutach. Wiedziały, że zbliżała się męka odesłania do osnowy. Wiedziały, że ich materialne formy skazane są na zagładę. Więc zupełnie zignorowały obronę i zdwoiły swoje wysiłki, byle napić się odrobiny słodkiej, ciepłej krwi i zakosztować przerażenia ginących. Gwardziści walczącego na północnych stokach cytadeli 158 Regimentu Oblężniczego dostawali baty już wcześniej, jednak w tamtym momencie szalejąca mordownia wykroczyła poza jakąkolwiek skalę. Wszystko to trwało jednak krótką chwilę, i już wkrótce. Wyjąca, kłębiąca się masa kłów, pazurów i demonicznych ostrzy, rozpłynęła się w powietrzu niczym złe wspomnienie. Po ośmiu latach czarnoksięskich sztuczek, zdrajców, wojna wróciła na swoje pierwotne tory. Co prawda, w obrębie cytadeli bariera dzieląca materialny świat od Immaterium była cienka i sponiewierana przez uświęconych, raz po raz puszczała w szwach, jednak tworzące się spontanicznie te osnowy były zbyt małe i istniały zbyt krótko. By podtrzymać obecność większej liczby demonów. Pozbawieni demonicznego wsparcia obrońcy, mieli do dyspozycji w zasadzie jedynie śmiertelników, a ludzi w Raksjanie, mieli już niewielu, a co jeszcze gorsza, próżno było wśród nich szukać dyscypliny i umiejętności, jakie żołnierze zdrajców wykazywali przed przejęciem władzy, przed, przez Zufora. Obrońcy cytadeli. Nie skupiali się już na prowadzeniu skutecznych, dyktowanych zdrowych, zdrowym rozsądkiem działań obronnych ukierunkowanych na minimalizację własnych strat przy jednoczesnym utrzymaniu swojego terenu, zamiast tego w ich zaczadzonych, wypaczającymi mocami osnowy głowach tkwiła jedynie myśl o mordowaniu sług fałszywego imperatora w imię bogów chaosu, a głównie korna. Niby nadal posiadali również ewakuowane z leżących poza cytadelą magazynów zapasy sprzętu. Zaopatrzenia i pojazdów, ale problem tkwił w starodawnym prawidle, że nawet najpotężniejszy czołg jest wielką kupą złomu na gąsienicach, póki nie ma komu go prowadzić, ładować działa czy dowodzić. Poza tym, jakby na to nie patrzeć, osamotniony czołg to czołg zniszczony, a raczej ciężko było oczekiwać po pogrzanych wraksjanach, że będą potrafili nadal prowadzić skoordynowane działania jednostek pancernych. Wszystko wskazywało na to, że. Kolejny szturm 88. Armii Oblężniczej będzie tym ostatnim, który ostatecznie skruszy opór heretyków. Walka o odzyskanie wraks została wygrana w momencie, kiedy strażnik tronu Czaszek został przerobiony przez Hektora Rexa na Szaszłyk, jednak, aby osiągnąć ostateczne zwycięstwo, należałoby wykonać ostatni, stosunkowo niewielki i łatwy krok. I tutaj nie wierzę, że to mówię, no zbliżamy się naprawdę do końca oblężenia wraks. Oczywiście do tej pory na Wraks wszystkie sytuacje, kiedy wszystko wskazywało na, kończyły się w najlepszym razie odparciem 88. Armii Oblężniczej, zaś w najgorszym spuszczeniem jej okrutnego łomotu i postawieniem jej na krawędzi zniszczenia. Ale tym razem zdrajcy nie mieli już żadnego Asa w rękawie. Upadli Astartes, nie przejawiali nadmiernego entuzjazmu do działania i bardziej niż nadających się do ubicia sług truchła na Złotym Tronie szukali możliwości ucieczki z Wraks. Darmo byłoby też szukać wsparcia wśród band szwędających się po obrzeżach Okagrozy. W obliczu okrutnego wpierdzielu zebranego przez obrońców Wraks nie istniał nawet cień szans na jakiekolwiek zyski poza złożeniem swojego życia na ołtarzu któregoś z bogów chaosu, co oczywiście zdradzieccy Astartes uważali za całkowicie kontrproduktywne. Siedzący w cytadeli Czarnoksiężnicy, co prawda, nadal mieli swoje mroczne talenty. Ale pozbawieni możliwości złożenia odpowiednio dużych ofiar, nie mieli już cienia szans na stworzenie w materialnym uniwersum wyrwy mm, dość dużej, by przepuścić do niego odpowiednią ilość pomniejszych demonów, nie wspominając już o przyzwaniu stworzenia o podobnej potędze co niedawno odesłany Angrath. Poza tym również oni mieli wówczas na głowie poważniejsze zmartwienie, czyli jak ujść z życiem ze śmiertelnej pułapki, jaką stała się Cytadela. Właśnie wtedy kiedy wszystko było przesądzone, a Lord Rex miał pewność, że zachowa głowę i nie stanie się opałem dla ogniska Ordo Hereticus, na Wraks przybyły zupełnie niespodziewane posiłki. Na wysokiej orbicie zameldowały się barka bitewna, Liberatori Delictum oraz krążownik uderzeniowy skruszony oraz dwa okręty eskorty. Przybyła eskadra, nosiła znaki heraldyczne aniołów rozgrzeszenia. Jednych, jednego z zakonów sukcesorskich Mrocznych Aniołów. Anioły Rozgrzeszenia od czasu swego powstania utrzymywały bardzo bliskie relacje z macierzystym zakonem, we wszystkim go naśladowały oraz uznawały zwierzchność mistrza zakonu Mrocznych Aniołów. Ich przybycie na wraks w najmniejszym stopniu nie było dziełem zabiegów Lorda Rexa. Czwarta kompania aniołów Rozgrzeszenia do akcji została pchnięta rozkazem samego wielkiego mistrza Azraela który w oblężeniu dostrzegał szansę na pojmanie wyjątkowo cennej zdobyczy, jaką był Lord Arkos, i tajemnice, które znał. Same Mroczne Anioły pod wodzą kapelana Interrogatora Belfegora podjęły próbę wzięcia synów Alfariusa, a może Omegona, do niewoli, jednak całkowicie skopały swoje zadanie w czasie walk o Port Gwiezdny. Po pierwszym niepowodzeniu, świadom zupełnie nieprzewidywalnego rozwoju sytuacji wrak z Azrael, Ograniczył się do bieżącego monitorowania spływających do dowództwa segmentum Obscurus raportów. Kiedy dotarły do niego wieści o przesileniu w walkach i zbliżającym się zwycięstwie 88 Armii Oblężniczej, postanowił działać. Traf chciał, że Mroczne Anioły nie dysponowały wówczas wolnymi siłami, więc konieczne okazało się wysłanie do realizacji zadania któregoś z zakonów sukcesorskich. Wybór padł na Anioły Rozgrzeszenia. Do których kontyngentu doło dodatkowo dołączony został kapelan interrogator Belfegor, ten sam, który 9 lat wcześniej walczył na Wraks o tamtejszy port gwiezdny. Oficjalnie kompanię dowodził mistrz kompanii, czyli kapitan w terminologii większości zakonów Jafrir, ale tylko kompletny dureń nie domyśliłby się, że Belfegor został mu przydzielony w roli czegoś na kształt komisarza w oddziałach Astra Militarum. Kapelan oczywiście bez. Naprawdę dobrego powodu nie mógł zwyczajnie rozstrzelać Jafrira, ale zawsze mógł go podpierdzielić do samego Azraela, który mógł podjąć odpowiednie działania. Zaskoczony niespodziewanymi posiłkami, Lord Rex najszybciej jak było to możliwe spotkał się z mistrzem Jafrirem i kapelanem Belfegorem. Obecność tego drugiego nie pozostawiała cienia złudzenia. Co prawda wyprawą formalnie dowodził Jafrir, ale nie ulegało wątpliwości prawdziwym jej, że prawdziwym jej wodzem był kapelan. Oficerowie Astartes postawili sprawę jasno i dobitnie. Anioły rozgrzeszenia miały dołączyć do walki pod warunkiem, że wszyscy jeńcy z Legionu Alfa, a w szczególności sam Arkos, zostaną przekazani do wyłącznej dyspozycji mrocznych aniołów. Tak sformułowane warunki udzielenia wsparcia były delikatnie rzecz biorąc ciężkie do przyjęcia. Zwyczajny legionista nie stanowił nadmiernie cennej zdobyczy, jednak zwierzchnik jednej z band Legionu Alfa mógł być istną kopalnią informacji o zdrajcach ich siedzibach i zamiarach. Szczególnie cenne były informacje o samym Legionie Alfa, który w odróżnieniu od pozostałych upadłych Legionus Astartes nie uciekł do Osnowy i z sukcesem krył się przed Imperium przez dziesięć mileniów. Ordomaleus posiadało wybitnych fachowców od przesłuchań, którzy, otrzymawszy odpowiednio dużo czasu, byliby w stanie wycisnąć z Arkosa absolutnie wszystko, co wiedział. Samo wyciskanie w tym wypadku jest chyba całkiem niezłym e, terminem, biorąc pod uwagę, że m, po wszystkim z przesłuchiwanego zostałby mizerny strzęp, e, podobny bardziej do przepuszczonego przez sokowirówkę Cytrusa niż do nadludzkiego Astartes. Wydobyte w czasie przesłuchań informacje. Byłyby bezcenne dla całego imperium, zaś sama inkwizycja zrobiłaby z nich bardzo dobry użytek. W obliczu postawionych przez anioły rozgrzeszenia warunków, Lord Rex mógł mieć pewność, że cała zgromadzona w zdradzieckiej głowie Arkosa wiedza miała przepaść gdzieś w mrokach lochów skały. W sumie w tym miejscu można by się zastanawiać, co mógł wiedzieć Arkos, że Azrael chciał mieć go tylko dla siebie. Lord e, Legionu Alpha albo wiedział coś o upadłych senach el -Johnsona, kryjących się pod zemstą swych wiernych imperatorowi braci, albo dysponował informacjami, które mogły zasiać ziarno wątpliwości co do lojalności mrocznych aniołów. Lord Rex został postawiony przed wyborem, który niezależnie od wariantu był zły. Z jednej strony inkwizycja oddawała bezcenne informacje w ręce aniołów odkupienia czyli de facto mrocznych aniołów, które potem do szeroko rozumianego imperium mogły trafić jedynie w wyniku kaprysu. Wielkiego mistrza Azraela. Z kolei odmowa przekazania synów Hydry oznaczała rezygnację ze znaczącego wsparcia, jakim był świeży kontyngent kosmicznych Marines zdolny do samodzielnego przeprowadzania operacji przeciw Cytadeli. Lord Rex umiał w planowanie i wiedział, że jego własne siły są solidnie sponiewierane. Korpusy śmierci nadal z radością poszłyby w bój, a krygańscy saperzy nieustannie prowadzili prace mające otworzyć drogę do podziemnej części Cytadeli, jednak trzon. 88. Armii Oblężniczej trzymał się bardziej na uporze, ślinie i papierze toaletowym, no i poświęceniu, aniżeli na rzeczywistych siłach. To mniej więcej tak jak gospodarka Polski. Trzy następujące w niedużym odstępie szturmy doprowadziły do niemal całkowitego wyczerpania walczących regimentów. To, co na papierze było kompanią, w rzeczywistości liczyło sobie tylu ludzi, ile liczyć powinien Pluton. Czołgi i pozostałe wozy. Bojowe wymagały przeglądów i napraw, to samo tyczyło się większości dział. Na pierwszej linii dosłownie brakowało amunicji. Wszystko, co zdołało dotrzeć do baterii, było z miejsca pochłaniane przez żarłoczne paszcze, armat i chałbic. Również siedzące na zdobytych pozycjach w umocnieniach Bramy Świętego Leonisa czerwone skorpiony nie przedstawiały sobą nadmiernie optymistycznego obrazu, w czasie szturmu Astartes ponieśli spore straty, jednak nadal stanowili konkretny argument siły. Rzeczywistym problemem był fakt, że Astartes nie mieli możliwości długotrwałego prowadzenia działań na większą skalę. Zdrajcy nadal dro, trzymali drogę pielgrzymów, pod ostrzałem więc niemożliwe było ewakuowanie dwóch blokujących ją landraiderów. Bez usunięcia pancernych kloców niemożliwe było podciągnięcie do pozycji lorda Ortisa ciężkiego wsparcia. Problemem była również kwestia zaopatrzenia, które w obliczu braku przejazdu musiało być dostarczane sposobem tyleż pradawnym, co upierdliwym, czyli na plecach jakiegoś biednego skurczybyka. Aby uniknąć, z uwagi zdrajców, wszystko musiało dziać się nocą. Na szczęście łomot, ostrzału artyleryjskiego, maglującego znajdującą się powyżej cytadele, czynił z zachowania ciszy kwestię drugorzędną, jednak niecałkowicie pomijalną. Rzeczywistość rzadko bywa czarno-biała, więc podobnie było i tym razem. W deszczu pocisków spadających na umocnienia zdrajców, zawsze miał szansę znaleźć się taki, który został wystrzelony z mocno zużytej lufy, czy też po drodze natrafił na jakieś złośliwe zawirowanie powietrza i przefrunął nad cytadelą tylko po to, żeby radośnie spaść na środek drogi pielgrzymów. Akurat w bezpośrednim sąsiedztwie BPP targającej skrzynki amunicji do bolterów Aniołów Imperatora. Przypominam, że BPP, dla tych co nie wiedzą, to jest biedna pierdolona piechota. Równie marnie, co Korpusy Śmierci i Czerwone Skorpiony mieli się przy boczni Lorda Rexa. Szarzy rycerze zabrali uczciwe ze zebrali uczciwe manto najpierw od zwyczajnych demonów, a potem od samego Angrata. Towarzyszący Inkwizytorom Czerwoni Łowcy, solidnie sponiewierani już po desancie, tak samo udanym jak operacja Market Garden, Albo zeszłoroczne wybory kopertowe, dostali cięgi takie dzięki, dzięki ten sesinowi, dostali cięgi takie same albo większe niż szarzy rycerze. Poczty inkwizytorów, z których również kilku poległo w chwalebnej służbie nieśmiertelnemu, imperatorowi również były poważnie przerzedzone. Siły lorda Rexa były sponiewierane i bardzo mocno przerzedzone. Posiłki, przynajmniej dla oddziałów Astra Militarum, miały nadal spływać na wraks. I z czasem można było odbudować szeregi regimentów oblężniczych, ale czas był na wagę złota. Co prawda, po kilkukrotnym rozklepaniu demonicznej nawały i odesłaniu do jasnej cholery samego Angrata można było spodziewać się pewnego spokoju i przewidywalności w wydarzeniach na froncie, ale ze sługami chaosu nigdy nie można było być pewnym, że akurat nie knują czegoś zupełnie nowego. W obliczu wyczerpania własnych sił, Hektor, Rex, i z uwagi na to, że mamy 63 odcinek. Postanowił przyjąć postawione mu warunki i zaufać, że Azrael wykorzysta wydobyte od Arkosa informacje dla dobra imperium. Swoją decyzję Lord Rex przekazał mistrzowi Jafrirowi wraz z gwarancją całkowitej autonomii. Anioły Rozgrzeszenia miały otrzymać całkowicie wolną rękę w planowaniu i przeprowadzeniu swoich operacji. Jedynym, czego wymagał Rex, było to, aby on i jego sztab byli na bieżąco informowani o planach i działaniach Astartes. Plan aniołów Rozgrzeszenia był stosunkowo prosty. Na główny plac cytadeli miał zostać przeprowadzony desant z wykorzystaniem kapsuł. Jako pierwsze spaść miały kapsuły Dead Storm, by ulewą ognia oczyścić strefę lądowania dla mających przybyć kilkadziesiąt sekund później braci pod wodzą kapelana Belfegora. Celem natarcia miała być leżąca w sercu cytadeli bazylika Świętego Leonisa, a starte mieli oczyścić ją z nieprzyjaciela, po czym w miarę potrzeb zwdzierać się głębiej w trzewia gniazda zdrajców. W czasie, gdy Belfegor szturmował ruiny Bazyliki, do działania miały przystąpić oddziały wsparcia pod wodzą mistrza Jafrira. Poprzez bramę kardynalską miały wedrzeć się do wnętrza cytadeli i dołączyć do sił przybyłych na pokładach kapsuł. Otrzymawszy plany uderzenia nowo przybyłych Marines, Lord Rex uruchomił swoich sztabowców, by zaplanować resztę operacji. Oblężenie wraks należało możliwie jak najszybciej zakończyć. I nic nie pozostawić dzieł przypadku. Uderzenie Aniołów Rozgrzeszenia miało stanowić trzon imperialnego szturmu, ale do boju miały ruszyć dużo większe siły. Część z nich osobiście miał poprowadzić na ruiny Bramy Wielkiej sam Lord Rex. Również Czerwone Skorpiony miały zaatakować z dotychczas jedynie bronionych pozycji w rejonie Bramy Świętego Leonisa. Swój moment chwały miały otrzymać również Korpusy Śmierci. Wzmocniony elementami innych regimentów, 150 Regiment Oblężniczy miał przypuścić kolejny szturm, ale tym razem miał otrzymać wsparcie Tytanów Randa Drausi. Zanim atak się zaczął, swój ostatni zabójczy koncert miała zagrać jeszcze Orkiestra Symfoniczna Ciężkiej Artylerii. Ulewa artyleryjskiego ognia przeciążyła ostatnie tarcze pustki, jakie chroniły cytadele, cokolwiek co jeszcze pozostało z zabudowań. Zostało obrócone w sterty okopconych gruzów, wśród których tu i ówdzie szalały pożary zalewające okolice pomarańczowym światłem pożogi. Swoje do ostatecznego rozklepania zdrajców dołożyły klucze bombowców, które znosiły swoje wybuchowe jajeczka z morderczą precyzją. Do masakry dołączyła również Liberatori Delictum, której potężne działa dosłownie mieliły wszystko na swojej drodze, Bezlitosny ostrzał wkrótce, zgodnie z obietnicą Hektora Reksa, zamienił Cytadele w morze ruin. Do niedawna złowrogie, jakby spoglądające z, gó z góry na toczące się bitwy, gniazdo heretyków zostało zniszczone. Szczególnie symboliczny był upadek jednej z wysokich wież bazyliki św. Leonisa. Poddana bezlitosnemu ostrzałowi, najpierw przechyliła się, by ostatecznie ulec grawitacji i zawalić się, w ostatniej drodze ku ziemi towarzyszyły jej głośne wiwaty i okrzyki radości, płynące nawet od powściągliwych i oszczędnych w emocjach krigan. Kiedy przyszedł czas natarcia, wszyscy czekali w gotowości do realizacji wyznaczonych zadań, gwardziści czekali na pokładach gorgon, czerwone skorpiony odmawiały ostatnie modlitwy przed ruszeniem do boju, a anioły rozgrzeszenia po raz ostatni, krok po kroku, analizowały nadchodzącą operację. Nieco mniej oczywistym elementem zbliżających się działań byli zapomniani od dawna saperzy, Którzy grzebiąc się w ziemi i krusząc skałę, prawie zdołali otworzyć przejście do podziemnego kompleksu pod Cytadelą. Jedynym, czego było trzeba, był rozkaz. Kiedy nadszedł czas rozpoczęcia operacji, smoliście czarne niebo nad Wrax rozcięły podobne do sztyletów ogniste kształty, wymierzone wprost w serce Cytadeli. I w tym epickim momencie kończymy dzisiejszy odcinek Wrax. Ja dziękuję Wam bardzo. Słyszymy się pewnie za tydzień. Mam nadzieję, że Grzegorz coś tam wyklepie. Eee, Wytrzymacie kciuki, dajecie łapki w górę i co i trzymajcie się do następnego odcinka cześć. Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.